Dziękuję bardzo za gratulacje. Na pewno był to mecz dla mnie bardzo stresujący, bo tak naprawdę w jakimś momencie wymknął nam się ten mecz spod kontroli. Jaka w tym była zasługa sędziego, to już nie trudno mi oceniać. Podjął decyzję o rzucie karnym. Jedni mówią, że było wymuszenie, drudzy, że był karny. Trudno, podjął taką decyzję. To jest jego prawo. Dziwię się troszeczkę też nieuznanej bramki dla nas w pierwszej połowie, bo tam z tego, co rozmawiałem z zawodnikami, nikt piłki nie dotknął, a bramkarzowi nikt nie przeszkadzał w interwencji. Także nie wiem, dla mnie to jest to dziwna decyzja. Ale skupiając się na samym meczu, uważam, że graliśmy dzisiaj dobrą piłkę, byliśmy drużyną lepszą, stwarzaliśmy sytuację i tak naprawdę do przerwy powinniśmy prowadzić dwoma bramkami i ten mecz byłby już całkowicie pod naszą kontrolą. Jednak no, przede wszystkim cały czas rzutuje ta nasza nieskuteczność i tak jak na przykład graliśmy ostatnio mecz z Wolanią, przed ostatnią drużyną i też wynik był bardzo negatywny w stosunku do naszej gry, bo tych sytuacji też nie wykorzystaliśmy, a straciliśmy tak samo bramkę z rzutu karnego i z rzutu rożnego, tak jak dzisiaj. No na pewno był to mecz fajny dla kibiców, bo pięć bramek oglądali, fajne widowisko, Wisła w końcówce naprawdę stanęła na wysokości zadania. No ja jednak wolę osobiście, żeby te mecze były dla mnie bardziej spokojne i żeby udało nam się bardziej kontrolować te mecze. Uważam, że jest to bardzo solidny zespół, uważam, że zawodnicy, którzy zostali sprowadzeni w przerwie przed rundą, są to solidni zawodnicy, dodatkowo dochodzą jeszcze zawodnicy jak Bartek Madeja, jak Mykytyn, którzy naprawdę umieją grać w piłkę i tak naprawdę widać, że ja oglądałem parę skrótów meczów Wisły i naprawdę zrobili na mnie dobre wrażenie. Przede wszystkim też widać, że jest duży postęp w grze, jeżeli chodzi o te mecze wyjazdowe pierwsze, a ostatni mecz na Unitarnym, gdzie tak naprawdę powinni nawet ten mecz wygrać i tak życzę przede wszystkim tutaj Wiśle, żeby się utrzymała, bo uważam, że jest to drużyna, która w tej lidze ma bardzo solidną kadrę dobrych zawodników, a przede wszystkim też trochę tutaj las spędziłem w Sandomierzu, coś tutaj zbudowaliśmy wspólnie i szkoda by było to roztrwonić ten dorobek, ten obiekt, ci kibice, żeby cały czas oglądali te rozgrywki trzecioligowe. Naszym celem jest gra o pierwszą szóstkę i na pewno taki cel został przed drużyną postawiony, a na pewno drużyna jest, uważam, bardzo, bardzo fajna, solidna. Przede wszystkim dużo wychowanków jest w drużynie. Pracujemy, wygrywamy mecze, cieszymy się z tego. Mamy taką nadzieję, że uda się jak najdłużej być na pozycji lidera i przede wszystkim, żeby mieć z tego radość i wszyscy, myślę, będą zadowoleni, bo teraz w tej chwili w Ostrowcu zaczęła się troszeczkę taka moda na piłkę. Przychodzi ponad 1000 ludzi na stadion. Ponad 1000 to nie może przyjść, bo jest impreza zamknięta, ale czasami jest trudno dostać bilet, więc cieszy nas to przede wszystkim, że gramy piłkę widowiskową, a do tego skuteczną. No jeszcze na pewno życzyłbym sobie, żeby ta skuteczność pomimo tych zwycięstw jeszcze była wyższa i wtedy to nie trzeba byłoby drżeć o te wyniki, takie jak dzisiaj, że przy stanie 3-2 jeszcze Wisła ten mecz mogła zremisować. No cóż, przegraliśmy z liderem. Nie tak myślałem, że tym meczu myśleliśmy, że chociaż urwiemy punkt albo wygramy u siebie, bo do tej pory nie przegraliśmy, no ale Krzo postawił nam bardzo wysokie poprzeczkę. Myślę, że mój zespół dopiero się obudził po stracie bramki, gdzie graliśmy bardziej agresywnie, bardziej szybko tą piłkę do przodu, ale to było już za mało czasu. Strzelaliśmy bramkę, a za chwilę niegroźnej sytuacji straciliśmy. I tak w sumie to my sobie po błędach naszych, po pierwsza źle wybita piłka, druga niekryty zawodnik, trzecia znowu bramkarz mógł to złapać, no i po błędach naszych straciliśmy bramki. No cóż, to w końcówce ten mecz był zacięty, pokazał, że jeszcze się obudziliśmy, jeszcze chcieliśmy to wyrównać, no ale za mało było już czasu. No fatalny wyjazdów mamy, ale ja już muszę podkreślić, że już w Unitarnów, jak graliśmy, już było naprawdę dobrze, już myśleliśmy, że dowieziemy to zwycięstwo, zabrakło nam 10 minut i znowu ta 10 minut było już końcóweczka, już brakało trochę siły i ten zespół się już nie przesuwał i straciliśmy. Ja myślę, że ten zespół z meczu na mecz powinien grać jeszcze lepiej i myślę, zespoły mamy coraz mocniejsze i na tym korzysta widowisko, jak również kibice, które
przyjdą. No szkoda, że nie doprowadziliśmy dzisiaj do remisu, bo naprawdę powinni być, szczególnie w drugiej połowie, kibice zadowoleni. Po pierwsza połowa troszeczkę była ospała taka i no, nie wyszliśmy dobrze w mecz. No, nie jest sytuacja taka, że Bartek trenuje w Karpatach, jest naszym zawodnikiem, ale tam różnie jest, jak on może, to przyjeżdża tu na treningi i pomaga nam, ale to wszystko jest tak na troszeczkę na wariackich papierach, jak również dzisiaj i Grzesiek Zimoląg i Dawid Chorab grali z gorączką i to było widać, to nie wiedziałem, czy jednego, czy drugiego zmienić, bo z tą stroną ile mogli, dalej siebie wszystko i gloria im tego, ale końcóweczkę już ich zatkało, już ta, coraz bardziej się źle czuli, musiałem tutaj robić zmiany. No nie wyszło, no trudno, gramy dalej, szkoda, że przegraliśmy ten mecz u siebie. Jest sytuacja, że rozmowy były poza stanu, wrócił Łukasz Świczak, ale niestety podjął to, że do końca rundy będzie w Sieniawie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Jeżeli będziemy naprawdę blisko kontakt z Szubą, to na pewno ten zespół będzie zmieniony i powalczymy o wyższe cele, czyli o utrzymanie jak za wszelką cenę. Ja może jeszcze tylko dodam, bo tu pretensje były skrzoto sędziego, no ja paru było sędziów, co gwizdali, a ja uważam, że sędzia tak młody, ale uważam, że naprawdę dobrze sędziował. Nie mam tutaj zarzutów ani tego, oni mieli pretensje, czy karny był, czy nie tego. My byliśmy bliżej i też dokładnie nie widzieliśmy dobrze, tutaj współpraca była z bocznym i boczny pokazał. No ja myślę, że ta trójka, najpierw trzeba oceniać zawodników po krzoju, jakby strzeliło nam w pierwsze połowie 3-4 bramki, to byśmy się nie podnieśli. Nie strzeliło, no i w końcówka była taka nerwowa. Najpierw trzeba mieć pretensje do swoich zawodników, a później do sędziego, bo najłatwiej zgonić albo jest słaba murawa, albo sędzia przeszkadzał. Naprawdę tu sędzia młody, sędziuje nam mi drugi raz i uważam, że raz przegrałem, raz wygrałem, ale sędziował te spotkania w moim odczuciu bardzo dobrze, bo oceny sędziów jest obserwator. Dziękuję. Dziękuję bardzo.